Czołem internet, ja nazywam się Krzysiek Stanio i witam Was w nowym odcinku z Rado WebDeva. Dawno żeśmy się nie widzieli, no ale to niestety tak wyszło. Mam nadzieję, że teraz będziemy mogli się widzieć bardziej regularnie. Odcinek podzielę na trzy części. Pierwsza część to będą ogłoszenia, druga część to będzie przywrócenie Angulara do wersji działającej, ponieważ myśmy pracowali na wersji RC1, Release Candidate pierwszy, a teraz już jest piąty, trochę się pozmieniało. No i trzeci element to jest ćwiczenie praktyczne, to które dzisiaj będziemy robić, czyli zintegrujemy sobie token JVT, JSON Web Token, po stronie PHP i po stronie Angulara. Bardzo fajna i przydatna rzecz przy pisaniu aplikacji takich, że Angular jest interfejsem użytkownika i API jest restowe, czyli bezstanowe, czyli nie będziemy wykorzystywać tutaj sesji. Jeszcze jedna istotna informacja, lista z informacją, która część odcinka, o którym, w jakim czasie się konkretnie zaczyna, jest w opisie. Także jeśli chcecie ominąć ogłoszenia i chcecie ominąć kwestię związaną z przywracaniem aplikacji do życia, to możecie przejść od razu do części praktycznej związanej z właśnie tokenami JVT. Tak więc zaczynamy od ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że nasz kurs wrześniowy rusza 9 września i jeszcze zostało parę wolnych miejsc. Gdyby ktoś chciał się zapisać, to jak najbardziej zapraszam. Kolejna rzecz jest taka, że 30 września tego roku bieżącego w hotelu Ossie jest jak co roku PHPCon. Zapraszam wszystkich, jeśli ktoś nigdy nie był. Zapraszam, bardzo ciekawa impreza. Z tego co się orientuję, to teraz nawet jest jakieś promo, że jeśli do końca wakacji się kupi wejściówkę, to jest 20% taniej, ale to musicie sobie sprawdzić. Ja linka dam w opisie. Kolejną rzeczą z takich eventów jest event pod tytułem Joomla Day i on odbywa się w Gliwicach i dokładnie odbywa się 24 września, od 24 do 25 września. Joomla Day w Gliwicach. Nigdy nie byłem, nie pojadę, bo niestety nie mam czasu, ale zapraszam fanów Joomli i nie tylko, i generalnie fanów PHP, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak tego typu event wygląda. Obydwa te eventy oczywiście są płatne. No to przechodzimy do części praktycznej. Ok, zaczynamy od przygotowania naszej aplikacji. Ja sobie zrobiłem klona aktualnej wersji framework MVC z Angularem 2 z Gita. Oczywiście link jest zawsze w opisie. I teraz tak, na początek uruchomiłem ten plik index.php w naszym katalogu web, rozruchowy PHP-owy plik. Jemu brakowało tej linijki kodu. Chodziło o to, że ten request context, który jest przekazywany potem do URL matchera, nie był wyposażony w aktualny request, który jest tutaj tworzony. No i tam problemy były choćby z tym, że z rozpoznawaniem przez matchera typu requestu, czy to był put, get, post i tak dalej, i tak dalej. Kolejną rzeczą, którą musiałem szybko przerobić pod to, żebyśmy sobie zrobili naszą autoryzację przez token JVT, czyli JSON Web Token, było chwilowe wyłączenie naszego logowania użytkownika i sprawdzania jego roli przez naszą prostą implementację ACL-a z jakiegoś tam poprzedniego odcinka. Ja to zrobiłem tutaj, po prostu sobie to zakomentowałem na razie. I w naszym routerze też przekazałem rolę 0 dla tych requestów. I chyba to jest tyle. Nasze API powinno działać teraz bez jakiejkolwiek autoryzacji na ten moment. I przejdźmy sobie do naszego Angularza. Więc tak, co musimy zmodyfikować? Musimy zmodyfikować tak, standardowo packet JSON, test config, typing. Te wszystkie pliki są skopiowane ze strony Angulara. Ja tylko tutaj dołożyłem sobie o JVT decode, czyli to będzie nasz komponent, którym będziemy sobie robić naszą autoryzację JVT. Tutaj zmieniłem nazwę i tutaj wywaliłem Live Server, bo nie będziemy serwowania robić przez Live Server. No i oczywiście tutaj jest Release Candidate w wersji 5. No i cóż, mamy to. System.js config też zaktualizowałem. O, tu mam niezaktualizowaną wersję, to sobie zaktualizuję szybko. System.js
Tutaj też nie ma jakichś wielkich zmian. Wywaliłem tego Prime NG i Prime UI, czyli te dyrektywy odpowiadające za rysowanie widoku, bo przestały mi się podobać. Trochę to był przerost formy ponad treścią moim zdaniem. Przerost formy nad treścią moim zdaniem, więc wywaliłem to. Tutaj też zacząłem się bawić z taką dyrektywą do paginacji, ale w końcu znalazłem inną, przerobiłem ją i uruchomiłem ją jako lokalną dyrektywę, więc tutaj tego nie musi być. OK, to jest wywalone, to jest zaktualizowane, indeks HTML, czy tutaj jeszcze jest jakoś, sprawdzę sobie, czy nie ma jakichś zmian w stosunku do poprzedniej wersji. Aha. Zaktualizuję. No tutaj wypadnie podłączenie tego Prime NG. Podpiąłem sobie najnowszego Bootstrapa i jQuery dla tego Bootstrapa, bo tam z jakichś tam rzeczy skorzystamy z tym związanych. Znaczy Bootstrap będzie z tego korzystał. OK. I teraz tak. NPM install. Ja już sobie tu tam wyżej wykonałem. On mi się zrobił. Więc jak już to macie zrobione, to po prostu NPM install. Potem NPM start. No ale prawdopodobnie mi nie wystartuje, bo o właśnie, tam jest jakaś straszna sieka jest zostawiona w tych starych modułach. No to zaczynamy. Wchodzimy do naszego appa i zaczynamy od tego, że tutaj taki pliczek RxJS Extension, który robi importy tych wszystkich operatorów i rozszerzeń RxJS-a. Myśmy je wcześniej robili w modelach. Teraz jest taki po prostu pliczek, który będzie podpięty zawsze w appie. OK. Main zmienia się w ten sposób, że on nie ładuje teraz app komponentu, tak jak było wcześniej, tylko ładuje moduł. I ten moduł wygląda w ten sposób. To jest nowość od wersji chyba właśnie RC5. I on sobie ładuje te najważniejsze komponenty. Generalnie wygląda w ten sposób. Tutaj do tego klucza declaration dodajemy nasze komponenty. Tutaj będziemy mogli dodać jakieś providery, ale to potem. Routing wygląda w ten sposób. Wcześniej był w pliku, z tego co pamiętam, możemy zobaczyć do repozytorium GitHub dig. On wcześniej był, a nie to, tylko to. Web app. Chyba był tutaj w komponencie. Tak, to jest, tak był osadzony routing. W tej chwili jest wrzucony do osobnego pliku i wygląda w ten sposób. Też znowu się zmienił sposób zapisu. Tutaj wcześniej był w takim dekoratorze. No nieważne. OK. Mamy zdefiniowany nasz routing. Co do zasady działa to bardzo podobnie jak... znaczy sama zasada tworzenia ich tutaj jest niemalże identyczna. OK. I teraz tak, nasz moduł dopiero bootstrapuje tutaj nasz app komponent, który to będzie naszym głównym komponentem. On będzie miał nasz ten selektor, który tutaj jest w indeksie, do którego będzie się ładować cała aplikacja. I on nam ładuje główny szablon, w którym jest router outlet zamknięty w jakiejś tam klasie container. To jest klasa stylowana przez Bootstrapa. A tutaj wyżej umieszczę menu, jak już będzie gotowe, ale to pewnie dzisiaj. No i co? I to nam dalej nie ruszy, ponieważ nasz komponent, który próbujemy odpalić, czyli categories. No, tak jak tutaj widzicie, na przykład próbuje się odwołać do Prime NG, którego nie ma, więc musimy go szybko przerobić. Czyli wchodzimy sobie w nasz komponent kategorii. I tak, tutaj to jest do wywalenia oczywiście.
To też jest do wywalenia. Nie korzystam już z tej funkcji lazy loadingu, do lazy loadingu, ponieważ będziemy mieli swoją funkcję. Kategorii service. On teraz będzie korzystał z tej samej funkcji serwisu co wcześniej, tylko funkcja się chyba nazywa inaczej. Zaraz ją tutaj znajdę sobie. Kategorii service. Komponent jest. Ale tutaj zasada jest bardzo podobna. Zresztą mogę to cofnąć. I tak naprawdę zmienię sobie tylko nazwę. Tutaj już mi nie wpada żaden event. A strona będzie wpadać z naszej dyrektywy paginatora. Na razie mu ustawię po prostu na sztywno 1. No i to wystarczy. Teraz wracając jeszcze do samego szablonu. On się zmienił. Ja go tutaj po prostu wkleję. To jest stary szablon. On korzysta z jakiejś tam dyrektywy tego ng-prima. To nam już załatwiało stronnicowanie i mogło nam załatwiać jakieś różnego rodzaju rzeczy. W tej chwili to będzie po prostu HTML z dyrektywą paginacji, którą na razie wyłączę. Okej. No i tutaj jakichś wielkich cudów nie ma. Po prostu iterujemy sobie przez ng4a obiekt kategorii, który nam przychodzi z serwisu i z naszego API. No i po prostu rysujemy zwykłą tabelkę. Teoretycznie to już powinno zadziałać. Zaraz zobaczymy, czy nam zadziała. Spróbujemy uruchomić. I nie, ponieważ jeszcze coś tam... Aha, jeszcze ten edit komponent trzeba by przerobić. To wywalamy. To też. Router segment. Jak to jest zrobione? Aha, ta metoda już jest nieaktualna, ale dlaczego? Save kategory, navigate. Aha, bo ona pobierała tutaj nam ID z routingu naszego, a w nowej wersji mam to zrobione na ng-initie, a więc to mogę wywalić po prostu i zaraz wkleję nową wersję. A nowa wersja wygląda po prostu w ten sposób. Przekazanie naszego routera. Nie naszego routera. O, tego. I to było importowane. Właśnie, zamiast tego router segmentu. Ok. I mamy konstruktor. Zamokowany jakiś tam nasz obiekcik ng on init. To myśmy chyba się już spotkali z tą metodą. Po prostu importujemy to i implementujemy w naszym obiekcie.
I teraz mamy dostępną metodę ng-onInit. Zgadza się wszystko. Zgadza się. Nie wiem, czemu mi tutaj store zaznacza, że jest metoda nieużywana, skoro ona jest uruchamiana automatycznie, ale to już jego problem. I szablon. Tutaj korzystałem z tego dropdowna, ale ok, to jest nowa wersja szablonu. I cóż tutaj jest nowego? To jest ng-switch, który w zależności od tego, czy jest kategoria ID, rysuje nam informacje o tym, czy to jest dodawanie, czy edycja. To zaraz zobaczymy w praktyce, jak to uruchomię. Nazwa kategorii, jakiś tam status. Aha, i kategorii name. I kategorii status, który jest iterowany z... O, stąd. Okej, okay, dobra, spróbujmy to uruchomić teraz. Coś tam się dzieje. Edit component online 17. Te błędy warto czytać. Tak a propos, bo jak jesteśmy teraz z chłopakami na kursie, który już się kończy sierpniowym, to początkującym programistom bardzo trudno wtłuc do głowy jest to, że żeby patrzyli na te błędy jednak, no bo ja wiem, że tu jest sieka taka totalna, ale z tej sieki zawsze się da coś wyłuskać i najczęściej to będzie najbardziej łatwo widoczna informacja, tak jak tutaj mamy edit component.typescript 17, no to już patrzymy, cóż tu się dzieje w typescript 17, mamy status list array, który powinien mieć chyba tutaj jeszcze coś takiego. Czy nie? Czy tak? Czyli nasz status list typujemy, że to jest array, którego elementami jest element any. Moglibyśmy sobie to dopisać nowy typ, który by nam definiował tą strukturę, ale to nie ma, nie wiem, czy to ma sens w tej chwili. I chyba się uruchomił się. Ok. Odświeżmy to w takim razie. No i coś się stało. Coś się zaczęło dziać. Czy dlaczego nie wczytuje nam kategorii? Oto jest pytanie. Ok. Dobrze, zobaczmy, czemu nie wczytuję w kategorii. Czyli wracamy do komponentu app.ts. Nie app.ts, tylko categories component. Get categories jest niewywoływane, gdyż albowiem w konstruktorze to jest wywoływane w nowej wersji, czyli tutaj. W naszym konstruktorze uruchomimy naszą funkcję, metodę getCategories, która sobie to puknie do serwisu, a serwis puknie sobie do naszego API. To już w zasadzie możemy wywalić, bo nie używamy tego. Znaczy to już jest te operatory RxJS-a ładujemy wszystkie sobie tutaj. Tutaj, o, tutaj dokładnie. Okej, tu się nam zrobiło i odświeżamy. I jest nasza lista kategorii. Edycja nawet wygląda na to, że działa. Dodawanie wygląda na to, że nie działa. Jak to dodawanie wygląda? Dodawanie uruchamia nam edit kategorii z komponentu tego. Aha, taka mała modyfikacja.
edit kategory. Modyfikacja polega na tym, że jeśli edit kategory jest uruchamiane bez obiektu kategory, no to wykonujemy ten routing z parametrem 0 i wtedy jak to jest z parametrem 0, to zobaczycie. To co mówiłem przedtem przy szablonie add i tu mamy kategorię name'a, czyli mamy dodawanie kategorii i to jest ten effect, o którym mówiłem, o ten ng-switch. Czyli jeśli nie, no, jeśli kategoria ID ma 0, no to dodawanie, jeśli inne, no to edycja. A, no i efekt jest taki, że tutaj mamy dodawanie takie proste, żeby sobie coś tam się, no, pobawić. I teraz tak, tutaj mamy jakiś błąd nam idzie z naszego API, ponieważ tam jeszcze chyba musi być jedna modyfikacja wprowadzona. I już mówię, o co chodzi. Na początek szybko wejdźmy sobie do serwisu. Nie do interfejsu, do serwisu. Tutaj na naszym save'ie mamy puta zrobionego, a put powinien być na inserta tylko. Moja modyfikacja gdzieś tutaj. O, jest tutaj moja modyfikacja. Ja sobie ją wkleję. I tylko tutaj muszę headersy. Importuję headersy, bo tutaj z nich korzystam, dodaję taki content type. A tutaj korzystam już z out HTTP, ale jeszcze żeśmy go nie zrobili, więc obserwuję go, skąd to importuję. RxJS. Okej. Zaimportowałem sobie to, ponieważ tutaj zatypowałem, że nasz serwis zwraca tego typu odpowiedź. No i mamy, jeśli jest kategoria ID, no to jest zrobiony put, bo to jest edycja, a jeśli nie ma, to jest zrobiony post, bo to jest dodawanie i to by się zgadzało. Teraz jeszcze do routingu zobaczmy. Put jest tutaj, a tu powinien być, to powinno być zrobione tak. API kategory, save kategory. Zobaczmy, jak ja to mam w tej mojej starej wersji. Source root. Skopiuję sobie te trzy wszystkie i mam kategorie do pobierania konkretnej kategorii, do i to jest put do insertu i put do edycji i jeszcze pobieranie listy. OK, raz, dwa, trzy, cztery i w samym kontrolerze, czy tam jeszcze jakaś zmiana była, czy nie było. Przy save'ie. Nie było żadnej zmiany, więc prawdopodobnie zmiana jest tylko w modelu. Kategorii stable, save nasz wygląda tak. A chyba też jest OK. Chyba jest to obsłużone już. Już zaraz powiem, o co mi chodzi. Model, tylko się upewnię, że na pewno nie było zmiany żadnej. No nie, jeszcze jednak była zmiana. Chodzi o to, że jeśli nie ma data cat ID, to stworzymy pusty obiekt i wtedy nam się tworzy nowy, a nie robi edycja na podstawie pobranego tutaj z repozytorium obiektu. OK, więc nasz save teoretycznie powinien teraz zadziałać. No i zadziałał. Czy nie zadziałał? Sekundę.
Bam, 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 bam. Aha, tutaj przy pobieraniu można by było sobie dodać ordera, którego ja nie dodałem. W tym miejscu nasz order, tak? Tak. Ok. I teraz mamy od najnowszego, więc powinno nam działać. No i działa, tak? Tak. Działa nam dodawanie. Ok, czyli coś pod tytułem doprowadzenie prawie do takiego samego stanu, w jakim byliśmy, można uznać za niemalże skończoną. Dodam tylko jeszcze menu i będziemy mogli sobie robić już naszą właściwą część zadania, czyli token JVT. Ok, ja sobie dodałem jeszcze tutaj menu takie ładne, skopiowane po prostu z dokumentacji Bootstrap. I wygląda ono tak, w ten sposób. Mamy tu, o, takie new, można dodać, coś tam zasejwować. Ok, przejdźmy do naszego API, bo to jest nasz nasze główne ćwiczenie na dzisiaj. Pierwsza rzecz, JVT Firebase. To jest to. Musicie sobie wykonać polecenie instalujące od strony PHP bibliotekę do generowania tych tokenów JVT, JSON Web Token. Tym poleceniem kolejna rzecz od strony Angulara, JVT 2 Angular, chyba tak znajdzie. O, jest. I od strony Angulara na NPM-ie tutaj. Tylko ważna uwaga. Composer wykonuje się tutaj w tym katalogu, bo tutaj mamy Composer JSON, a w webie NPM-owe, czyli tutaj, bo tutaj mamy pakiet JSON, więc ja sobie startuję nasz projekt i projekt wystartował. OK. API. Od strony PHP to tutaj nie ma żadnych cudów. Nowy kontroler z funkcją autoryzacyjną. Ta funkcja jest skopiowana, zresztą to jest funkcja, która była omawiana i robiona w filmie pod tytułem prawdopodobnie ACL, Access Control List. I jeśli ktoś chce usłyszeć omówienie tego, no to oczywiście jest tam w filmie, tutaj gdzieś w karcie pojawi się ten film, dodam informacje o tym. No i tutaj po prostu na sukcesie, jeśli wszystko jest ok, to jest zakładany, generowany token. On przyjmuje dwa parametry, klucz taki super tajny. Ja sobie na razie dałem taki klucz super secure, gdyż albowiem na potrzeby ćwiczeń tak to zrobiłem. Normalnie przeniósłbym go do konfiguracji, tutaj do naszego configa, pobrał go i zrobił jakiś taki bardziej skomplikowany ciąg znaków. No i potem payload, czyli ładunek naszego tokena, tu jest jakiś user ID, name, mail i expiration time dla tokenu. Tutaj ustawiony jest taki. No i generujemy token, przekazujemy do API. Kolejną rzeczą, którą teraz musimy sobie zrobić a propos API, to jeszcze jest coś takiego jak wpis w routingu z informacją o tym PAF-ie. On jest tutaj. No i tak naprawdę chyba tyle, jeśli chodzi o API. Wróćmy więc do Angulara. Pamiętajcie, żeby po stronie Angulara doinstalować sobie też ten JVT token, tym poleceniem, które tam podałem. I teraz tak, musimy sobie zrobić naszego najpierw strażnika. Ja go sobie tutaj skopiowałem w katalogu common, ponieważ to jest taki bardzo ogólny mechanizm. I to jest klasa, która implementuje taki interfejs canActivate. Taka funkcyjka i już pokażę, o co z tym chodzi. No i oczywiście tutaj robimy import, odpowiednie importy. Tutaj mamy funkcję, która sprawdza, czy token jest właściwy. Helper, aha, ten helper jest używany do dekodowania tokenu, gdyby ktoś chciał sobie zdekodować, jak go tutaj testowo dekoduje.
I jak to działa? Jeśli token jest OK, no to po prostu nic się nie dzieje, a jeśli nie jest OK, to jest po prostu przekierowanie na formularz logowania. I formularz logowania to jest nowy komponent, on jest tutaj stworzony już przeze mnie. Nic tutaj nie jest takiego nowego, czego żeśmy do tej pory nie robili. Jest zwykły serwis z zwykłym puknięciem API do, naszego API. Komponent, który jest po prostu, pobiera nam dane przekazane przez użytkownika w tym formularzu. Też zwykły formularz. Bindujemy sobie to, co użytkownik wpisał w formularzu z naszym literałem z komponentu, on się nazywa login form, jego tutaj widać, o. I po prostu przekazujemy go do serwisu i tam już się reszta dzieje. Na sukcesie tutaj token, który przyszedł nam z naszego API, wpisujemy do local storage'u. Jego można było tak naprawdę już tutaj zwalidować tym JVT helperem, czy on jest w porządku, zanim go wpiszemy do tego local storage'u. Local storage, no to już pokażę, o co chodzi, tylko może najpierw się zalogujmy. I żeby użytkownik się zalogował, to trzeba wywołać nasz komponent. A żeby go wywołać, to musimy sobie dodać wpis w routingu. Więc najpierw import login component. Login i login component. OK. I przekazujemy go sobie tutaj jako kolejny login component i to będzie back office login, po prostu taki taki path. No spróbujmy to uruchomić. Login. OK, coś tutaj się dzieje. A jeszcze tutaj nas informuje, żeby go dodać w module dobra, gdzie to jest? Routing login component modul i login component i przekazujemy. OK. Odświeżmy. OK. No i teraz tak, jak pukniemy z jakimiś danymi nieprawidłowymi, no to nam przyjdzie tak, minus jeden, a ja sobie teraz wywołam już dobre API, znaczy dobre dane. Jest status 0, token przyszedł, ten token można podejrzeć w naszym local storage'u, jest tutaj application local storage. I teraz tak, odpalmy naszego guarda, on jest tutaj zrobiony i żeby go odpalić, to musimy sobie go tak, najpierw w ogóle zaimportujmy całego tego JVT w module i tu będzie taka opasła funkcja prowajderze. Zaimportuję jeszcze tego guarda naszego, czyli import from OK. I jeszcze metodę provide i ona chyba jest tutaj. Tak. Tak. I jeszcze HTTP. OK. I tutaj jest konfiguracja przekazywana też jako provider. Mamy jak nasz out provider cały całego naszego guarda przekazanego jako providera HTTP i JVT helper. Tutaj mamy config. O, to jest skopiowane z dokumentacji tego JVT tokena. Tutaj
prosta konfiguracja, nazwa tokena, nazwa parametru z local storage'u, funkcja, która to odbiera z local storage'u właśnie w ten sposób i jakiś tam globalny nagłówek. Teoretycznie tutaj chyba się nic nie powinno teraz wydarzyć. Tak. I teraz, żeby ten guard był uruchamiany z każdym requestem, z każdym poruszeniem się w aplikacji, to musimy sobie tak tu go zaimportować. Może to skopiuję. Ten import po prostu. W routingu go importujemy. Routing. OK. I przekazujemy go w ten sposób. Czyli jak będziemy próbować uruchamiać kategorię albo edycję kategorii, to ten guard nam się uruchomi tutaj od razu i za każdym razem wywoła tą metodę canActivate, która sprawdzi, czy token jest prawidłowy. Tutaj on jest dekodowany, a ja to tak tylko testowo zrobiłem, żeby można było zobaczyć, co tam w tym tokenie siedzi. Jeśli jest OK, no to jest OK, a jeśli nie jest OK, według tej funkcji, no to jest przekierowany użytkownik na po prostu zwykłe logowanie. Teraz teoretycznie nic się nie powinno zmienić. Aha, tylko odczytany mamy token. Tutaj z tego console loga o tego. Ja sobie to może zakomentuję, żeby tutaj nie wyruździć. I teraz widzicie, że za każdym razem, jak coś się tutaj zmienia, to wywoływany jest ten canActivate. Ja teraz tego odświeżę, tego już nie będzie widać, bo zakomentowałem tego console loga. Możemy spróbować coś takiego, czyli usunąć sobie token stąd i wywołać list o dniu. I widzicie, przekierował nas na login, ponieważ nie znalazł tokena. Teraz co byśmy nie chcieli wykonać, to on nas będzie przekierowywał na właśnie login. No i tak to miało wyglądać. I ostatnia rzecz, zrobimy coś takiego, żeby nasze serwisy żeby nasz serwis wysyłał ten token z każdym requestem i to bardzo prosto się to robi. Czyli to będzie tylko dotyczyć serwisu kategorii. I działa to w ten sposób, że nasze wszystkie puknięcia serwisowe będą teraz szły przez inny obiekt. I już Wam pokazuję, jak to wygląda. A wygląda to tak, że nasz out HTTP importujemy z naszego JVT i podmieniamy z tego zwykłego HTTP na ten. I tak naprawdę teraz, zróbmy sobie takie, żeby było wiadomo, to wymaga tutaj zmiany, ale co tam. OK, i teraz jak odświeżymy sobie stronę, networka odpalimy. Jak zrobimy edycję i podludniemy headersy, to mamy tutaj, widzicie, cały tokenik nam idzie. I z każdym teraz requestem, z każdym jednym, ten token jest dodawany do każdego requestu. Jeśli go nie ma, no to nie wykonamy requestu, bo Angular nas nie puści. I ten token będziemy sobie walidować też za każdym razem po stronie PHP, czy tam wszystko jest OK z nim. No i tak by to wyglądało na ten moment. Tak by wyglądała ta autoryzacja z Angular 2 JVT token, czyli JSON Web Token. I to by było z ćwiczeń na dzisiaj tyle. Dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało i że Angular przestanie już robić takie zmiany. OK. Następny odcinek z Angulara. Dokończymy sobie walidację tego tokenu API.
wyklepiemy sobie resztę komponentów i miejmy nadzieję, że to już będzie koniec i następne rzeczy w Angularze już będziemy robić, gdy już będzie wersja taka finalna, stabilna. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem. Cześć!